Witam wszystkich. Dzisiaj drugi dzień wolnego. Jutro do pracy, trzeba wykorzystać to wszystko dzisiaj i polatać maszyną. Jeszcze nie wiem, gdzie będziemy latać, ale zapraszam do oglądania. Jadę właśnie do Fela i mamy na miejscu wymyśleć, gdzie tu dzisiaj polecieć. Jakbyście chcieli coś zobaczyć w Lubuskim albo w Dolnym Śląsku, to piszcie pod komentarzami, co tam chcecie zwiedzić, to polecimy, nagramy. Dzisiaj nie mamy weny, gdzie mamy jechać. Może coś wymyślimy na miejscu. Giksika zaraz wyprowadzam i lecimy do Fela. Także na razie i do zobaczenia z trasy. Zapraszam. Witam Was z trasy. Dojechaliśmy, właśnie wymyśliliśmy i przyjechaliśmy do pałacu Wiechlice. 2 kilometry macie za Szpurtawą. Fajny taki ośrodek, bo jest basenik. Spróbujemy Wam wszystko nagrać i pokazać, nie? Zaraz obejrzyjcie sobie. Kiedyś tu były ruiny, a tak wszystko to pięknie zrobione. Tam macie pałacyk, tam macie wejście. Ja tu jestem pierwszy raz, ale nagramy. Felo będzie oprowadzał. Felo pochodzi z tych terenów. A tam widzicie, giksy się studzą nasze. Także zapraszam do oglądania. Chodźcie zobaczyć. Tu mamy drogowskaz, basen, winnica. Idziemy popatrzeć. Dosyć fajny ośrodek. O, samochód. Nagram Wam samochód, jak w drzewie wyrósł, albo drzewo w samochodzie. Tam macie chyba też restaurację, zobaczymy. Bardzo fajne miejsce. Felo, pomachaj widzom naszym. Idziemy zobaczyć dalej. Palma nawet tam rośnie. No, nawet palma rośnie. Elegancko. I tu macie takiego hamerka. Palacy Wiechlice. A nie wiem, czy tam wejdziemy. Jest na zewnątrz, mogę chyba wejść. Możemy jakieś bezalkoholowe wypić. Zapraszamy na pałac. I zapraszamy na pałacę. Wchodź, Fel. Dzień dobry. Możemy trochę ponagrywać? Reklamę zrobimy darmową. A tutaj macie recepcję. Restauracja z boku? Trzeba wyjść i tu skręcić. Na dwór pójdziemy? O, tutaj macie bar. Można wypić coś zimnego. My akurat wzięliśmy piwko, ale zerówka.
pijemy zerowe. Tak to wszystko wygląda fajnie. Jeszcze pójdziemy, basen jest jakiś tutaj. Pokażemy basen, jak wygląda. Pałac Wiechlice. No, jak to jest pięknie. Niedaleko. Dobra. A my teraz ugasimy pragnienie nasze. Troszkę pochodzimy po tym terenie. Pokażę wam co i jak. Staw, plaża, winnica. Nawet macie tutaj pole golfowe. Pole golfowe chyba gdzieś tam z tyłu. Doba hotelowa wynosi 390 zł, jakbyście chcieli zabukować. Ale jest mega, naprawdę. W środku macie bar, można się napić, oczywiście zeróweczki, dobry obiadek zjeść. Cisza, spokój, pełen relaks. Jeszcze pokażę wam, mam basen, jak uda nam się tam wejść. O, tu macie takie pole golfowe, o, takie mini pole. Można w tenisa pograć. Idziemy tędy, nie? Tędy przejdziemy. Nawet są zasady gry. Mural na ścianie. Zaraz dronem jeszcze wystartujemy, pokażemy wam z góry, jak to wszystko wygląda. Gdzie ten basen, mówiła, jest tutaj? Na prawo zaraz, w tym budynku. Gdzie? Tu jest ten basen. O, zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać przez szybę, ale tu mamy basenik. No to już na stronie widać. Dobra, nie, zamknięte. Podejrzewam, że z basenu mogą korzystać goście hotelowi. Tu macie basen. Tam chyba wejście, bo te zamknięte. Idziemy po drona, dronem polatamy. Ale ta oto jest mega z tym drzewem, zobaczcie. I ktoś poświęcił Porsche. Zobaczcie. Porszaczek.
Dobra, zaraz coś wrzucimy z drona. Nawet jak przyjedziecie elektrykiem, możecie sobie naładować samochód. Punkt ładowania. Do nasze giksy bierzemy drona i latamy. Witajcie z powrotem, właśnie wróciliśmy z Wieklic, z pałacyku. Jak się podobało, łapka w górę, subskrybujcie, będą następne. Piszcie w komentarzach w lubuskie, dolnośląskie, co wam tam nagrać, zwiedzić. Tak wygląda giksik z autem zaparkowane. No, także do zobaczenia i do następnych vlogów. Pozdrawiam, Maniek.